No elo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oceniania piosenek moich widzów, czyli waszej ulubionej serii na tym kanale, więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, zostaw ją koniecznie. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz, bo jest to bardzo ważne i bardzo istotne, abyś subskrybował ten kanał. Moi drodzy, pierwszy traczek, który muszę wam dzisiaj zaprezentować, jest traczkiem mojego serdecznego kolegi Lazy the Losera, który dzisiaj dla mnie, a dla was wczoraj, miał swoją premierę. Lęk, stres, żart, pasażerowych mań, tak, przyjaciele zna. Lazy'ego możecie znać z poprzedniego odcinka, w którym przerabialiśmy popularne hity rapowe. Tutaj dziś będzie karta do jego numeru, wbijcie i napiszcie mu, że jest kozakiem. No i ogólnie polecam śledzić, bo jest to bardzo ciekawa persona. A teraz przejdźmy do części odcinka, na którą wszyscy czekali, czyli ocena waszych tracków. Traczki tradycyjnie zbieram z DM-ów na moim Instagramie, więc jeżeli jesteś młodym, początkującym twórcą, który chce, abym przesłuchał jego traczek, to wyślij mi swój utwór na wiadomości prywatnej na Instagramie, ale pamiętaj, że warunkiem jest followek. A zaczynamy z grubej rury, Young Slayer Immortal. Fajne, ja lubię takie klimaty. Mimo wszystko, że jest to bardzo charakterystyczny klimat, który nie do końca może trafić do wszystkich, dla mnie to trafia, bo ja takie klimaty po prostu lubię. Największym błędem, który tutaj słyszę, jest, w sumie są dwa. I nie wiem, czy jeden z nich jest tylko dla mnie, czy ważny, czy dla wszystkich. Ja bardzo mocno słyszę tutaj inspirację, teraz się nie przeraźcie, Salvadorkiem. Wypowiadanie słów i rytm, jaki im nadajesz, jest bardzo podobny do tego, jakim robi Salvadorek. Chociażby w Patotraperze. Ale nie jest to jakiś duży problem moim zdaniem. Natomiast problemem może być to, że ciężko czasami u ciebie zrozumieć to, o czym nawijasz. Bardzo mocne. Wojo, muszę sam. Znów muszę tańczyć sam, wiesz, że to boli nas dalej. Nie chcę żadnych dalej, nie chcę nigdy więcej raz. Znów muszę tańczyć sam, wiesz, że to boli nas dalej. Nie chcę żadnych dalej, nie chcę nigdy więcej raz. Ona nie tańczy już dla mnie, nie, nie. Boję się, co jutro będzie. Strasznie dziwne dla mnie jest to, że odczuwam od ciebie więcej energii w zwrotce niż w refrenie, co jest generalnie dziwne, bo zazwyczaj robi się tak, że ten refren jest taki mocniejszy, a te zwrotki są spokojniejsze, a tutaj jest na odwrót, to jest fajne. Wybrałem ten utwór, ponieważ bardzo podoba mi się linia melodyczna, którą tutaj zrobiłeś, bo jest ona dobrze zrobiona. Chodzi mi głównie o tonację, która wchodzi idealnie, twój wokal bardzo fajnie zgrywa się z tym samplem, który przygrywa przy całym instrumentalu. Bardzo dobra robota, co mam więcej powiedzieć? Boże, czemu ja nie mogę, Boże, czemu? Okej, okay, tutaj niepotrzebne powtórzenie, Imo. Ja nie wiem, czy... w sensie... co jest dalej? Czy tak miało być? Chcę dostać tę odpowiedź. Chcę coś poczuć oprócz tych łez. Oprócz krawienia serc. Ty wiesz, że nie żyję. Znasz mój zapach i me imię. Trochę monotonna ta piosenka, ale muszę przyznać, że mi się podoba. Kolejny raz, w sensie to jest kolejny raczek, który naprawdę urzekł moje serce i jest fajny. Siada, siada, naprawdę siada. Polecanko. Snake New School. Niby nowa szkoła, no a jednak trochę stara. Wyjamy sobie w mainstream, nie myślimy o zasadach. Wyjebane mam, co tam suka o mnie gada. Robimy ten trap, no i to nam tu pomaga. Niby nowa szkoła, no a jednak trochę stara. Trochę ciężko jest mi skumać, o co chodzi w tym refrenie. Jest tutaj tak dużo rzeczy zawartych i każda linijka jakby opisuje coś innego trochę. Nie wiem. Muszę posłuchać więcej. Co mi pomaga, robię trap za trapem. Kiedyś to będzie lecieć w Stanach. Mimo że tyle słów pada, ja nie wyrosłem na dragach. Niedługo wszyscy będą mówić, że marce to nie łamaga, nie. Wbijamy wysoko i nas nigdy nie zniszczy cash. Ty o tym wiesz, jak chcesz zniszczyć mnie. Ale dziwne wejście z tymi wersami teraz i nigdy nas. W sensie tak akcent dziwnie położony. Nie słyszałem takiego czegoś jeszcze nigdy. Daj cześć, uwielbiam robić swoje, no bo to daje mi tlen. Wychodzi na to, że teraz wszyscy chcą gonić trend. Znów ten już kolejny trapu, trapu. Duży fame, chcesz, to dobrze wlatuj. Dobry vibe, nie marnuję traku, mimo że nadal mam dużo brak. Tutaj wypadka z bitu była lekka, w sensie fajne przyspieszenie, tylko można było trochę bardziej dopracować, bo jest trochę poza bitem. Nigdy nie miałem zamiaru cię zniszczyć, właśnie skreślenie ciebie z mojej listy. To co gadają te typy, to mity, nie chcę być otwarty, bo jestem zbyt skryty. Tutaj coś się nie zgadzało w ogóle z tymi, z sylabami mam wrażenie.
serio dobry cel. Zarobię tyle na siebie, że nie uwierzysz, nie. I mam już wreszcie gdzieś, co tam sobie gadają. Nie se mówią, jeśli o mnie źle. Z fajnych rzeczy jest to, że bardzo często switchujesz to flow i to nie jest takie monotonne flow jak na przykład w tym poprzednim traszku, gdzie mówiłem, że bardzo monotonne. A tutaj na przykład bardzo próbujesz, bardzo robisz, nawijasz normalnie, nagle przyspieszasz, nagle coś tam przedłużasz. Fajne to jest i fajnie, że się tym bawisz. To jest spoko, bo jakby nie odnajdujesz jednego stylu, w którym siedzisz, tylko jakby masz kilka, które skwiczujesz sobie i to jest bardzo fajne. Może kłamią, nowa szkoła, no a jednak trochę stara. Wyjamy se w miejscu, nie myślimy o zasadach. Przyjemne, to jest określenie, które do tego pasuje. Czy bym słuchał? Póki co nie, ale myślę, że jesteś na dobrej drodze i może coś z tego być kiedyś. Wolny, ostatnia chwila. Jezu, jest 33 sekundy tego utworu, a ty jeszcze nie wszedłeś. Za długie to intro. Ludzie nie słuchają tak długich inter. Max mi się wydaje, że 15 sekund to jest już mega dużo, nie? W sensie, tu był sam instrumental i same twoje je. Wolny do tego, że pływam po bitach, jedno flow, zwalniam i znikam, przekaz ziom, prosta nawiga, to jest to, muza i chill out, wow. Muza i chill out, dobra przekmina, zajebisty klimat, dobra ekipa i wolna chwila, umywam ręce, hashtag Piłat. Kurde, nie podoba mi się, kiedy ktoś wstawia słowo hashtag jako hashtag i że podkreśla, że taki na maksa jest to hashtag i że jak macie tą przekminę, to hashtag. Nie podoba mi się to, w sensie nie podoba mi się ten zabieg. Gdyby ten wokal był jeszcze mocniejszy i jeszcze bardziej podkręcony i jeszcze i był bardziej podbity, to mam wrażenie, że ten wokal by jeszcze bardziej wchodził. Ale nie hejtuję, nie? Ja bym sam nie zmiksował. Odnaleźć siebie i spełnić marzenia chcę. A z drugiej strony w dębowej trumnie wiecznie położyć się. Czemu jest trudno i słaba psychika? Czemu ja w sobie to wszystko zamykam? Ja myślę wolny, że powinieneś podpracować trochę nad pisaniem tekstów. Vibik jest. I fajnie to płynie. Chociaż nie jest to nic nowego, słyszałem to już kiedyś, nie? Gdzieś na jakimś tak traku wcześniej to usłyszałem już ten sposób nawijania i ten klimat. Nie wiem, czy dobrze czytam ksywę, ale Hagot z Panamera. Nowa fura, szary blok, w schowku leży czarny glock. Czarna kominiarka, no i czarne hoodie. Kiedyś mi mówili, nie rób tego, nie bądź głupi. Miałem wyjebane, bo leciałem se na zwale. Nowa fura, szary blok, w schowku leży czarny glock. Totalnie się nie spodziewałem tego typu klimatu po tym wejściu, nie? Tego bitu. Bądź co bądź, ale macie naprawdę dobry bit. W sensie, nie wiem, czy to jest autorski, czy to jest z neta, gdzieś zakupiony, ale bardzo fajny. W sensie, klimacior tego bitu. Kozacki totalnie. Jedziemy przez miasto, znowu kręci się afera. Czarna fura, czarne fele, białe Porsche, Panamera. Jeden chciał się bawić, tylko zacząć udawać gangstera. Prawie mu to wyszło, ale poleciała zła bajera. Jedziemy przez miasto, znowu kręci się afera. Czarna fura, czarne fele, białe Porsche, Panamera. Jeden chciał się bawić, tylko zacząć udawać gangstera. Prawie mu to wyszło, ale poleciała zła bajera. Ale dziwny refren. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że te słowa tak są bardzo łatwo zrymowane i to jest taka rymowanka, która gdzieś tam nie siada, nie? Tak bardzo. Plus pierwszy ziomeczek, który nawijał, nie wiem, czy to była ta sama osoba. Wydaje mi się, że tak, bo jest jedna ksywa tylko, czy jest to ktoś na ficie. No niby to są dwie ksywki, ale to jest chyba grafika? Nie wiem. Możliwe, że nie. Może to jest grupa. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że pierwszy głos, który słyszałem, był bardzo przez nos i to mi się nie podobało. Drugi głos lepszy. Jeżeli to jest ta sama osoba, to beka. Na ziomka poluje pies, biała czapa, czarny dres, kombi buka, mordo weź w obie. To samo flow. To jest kijowe, nie? Że to tak samo nawijasz jak w zwrotce, tak samo nawijałeś w refrenie. Leci jazz, trailer, wisi cash, mordo cicho, jak coś wiesz, jak się leje aż po brzeg, a na stole leży śnieg. Na ziomka poluje pies, biała czapa, czarny dres, kombi buka, mordo weź w obie. Leci jazz, trailer, wisi cash, mordo cicho. Dobra, myślę, że dużą robotę zrobił tutaj beat i panowie musicie popracować nad tym, żeby te traki nie były tak monotonne. Wiem, że mogliście się zajarać jednym klimatem, który wam siadł i zrobiliście go w refrenie, ale z tego traku tak nawijać to no, nie bardzo, nie? No mi nie siada. Ale uśmieszek zostawię po sobie. Także działajcie i zobaczymy, co z tego będzie. Ten traczek podesłał mi Fligru i gość nazywa się Witki. Fajny bicior. Patrzę do góry, czy spada. Myślę życzenie i mówię i nara. Nara. Dla nich to kara. Ale jak piszę od zara. Z gościków para. Patrzę jej w oczy, upadek i kara. Ona poddaje się lotom. Nie pytaj, czy piję wysoko, na szczyt górę. Ja tylko korzystam. Zrobimy pull-up w takiej skali, że boi się tego myśla. Każdy to kot,
Podoba mi się strasznie ten ilość efektów nałożonych na ten wokal, który jest z tyłu. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, bo nie jest napisane, ale genialna robota. Nie pytaj się, wbiję wysoko na szczyt górę, ja tylko korzystam. Zrobimy pull-up w takiej skali, że boję się tego w myślach. Każdy to kop, łyka się wszystko deptą, zrobimy kwit. Ej panowie, chyba mamy najlepszy track tego odcinka, wydaje mi się. Taki, że postawię dom. Ksat, jak ty wysoko nawijasz, Jezus Maria. Stuka w domu mi coś, chwili mam więc iść stąd. Nie wiem, co tam myślą, jak usłyszą, to się zdziwią. Zaraz, pik, jebie mnie to aquafin. Robię to nie o dziś. Mówię się ma co no i se wchodzę na ten beat. Piękne, bardzo mi się podoba. Myślę, że panowie tutaj z ekipki tej od Fligra, że tak powiem, przepraszam, jeżeli tam Fligru nie jest jakimś tam własnym dowodzącym, ale że tak powiem, panowie od Fligra, bo tak was kojarzę, bo Fligru mi podesłał, tworzycie nam nową szkołę, nie? W sensie będziecie nową falą, która będzie kiedyś gdzieś tam nawijać. I ja to słyszę, bo to jest bardzo fajne. I bylebyście tylko robili to cały czas. Ja o tym już mówiłem, że nieraz, że tutaj na przykład Fligru, to ja widzę go potencjał bardzo, nie? Plus wy macie bardzo dobrą jakość. Na tym możecie, mam wrażenie, że trochę mnie oszukujecie tym, że macie tak dobrą jakość, bo słyszę, jak to dobrze brzmi i przez to trochę się tym jaram. Gdyby to było nagrane na słabym majku, mam wrażenie, że aż tak bym się tym nie jarał, i gdyby to było nagrane w słabej jakości, też bym się tym tak bardzo nie jarał. Wydaje mi się, że to może być trochę też taką waszą kartą przetargową, która mnie kupuje. I nie wiem, czy wy też tak macie, napiszcie w komentarzu. No i co, to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zasubskrybujcie go koniecznie już teraz. Tu gdzieś wam się wyświetla poprzedni filmik, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, zobaczcie. Wysyłajcie mi swoje traki na DM-a na Insta, obserwujcie Instagram, bo taki jest warunek. Do zobaczenia i zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!